grać z Cristiano, ale to nie ma sensu. To nie ma sensu upgrade'ować Ronaldo o 1. A zresztą to jest... No... Co za różnica. Jeden to nawet nie odczuje tego. A ten jest za drogi już. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną... Słuchajcie, zobaczmy. Co my tutaj mamy? No jest Di Maria jeszcze na przykład. W stanowisku komentatorskim... Ale tego bym nie chciał, bo lepiej proszę tego Di Maria. Kolejny z tych tygodniu spotkanie jest Division Rivals. Kibice na trybunach już nie mogą się doczekać rozpoczęcia. Lada chwila zacznie Adel, się naprawdę tak wielkie emocje. Wiele Adel sobie obiecuję po tym spotkaniu, Darku. Obyśmy zobaczyli tutaj dużo dobrej piłki. Dobre podanie. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Lionel Messi. I teraz Messi. No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Messi za Griezmann. Szykuje nam się zmiana. A Paulo Dybala? Krótko Paulo Dybala będzie lepszy od Griezmana. Gołowi. Neymar. Papu Gomez nie, bo to jest skrzydło trzeba. Jest szansa na kontratak. Gdzie jest Ronaldo? Felipe Anderson. To żeście wymyślili. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Ciekawe, czy był spalony, czy też nie. Nie no, to ewentualnie za Griezmana ktoś by mógł być, no bo ci zostaną. Na pewno. Nie chcę ich sprzedawać. Prawie 10 koła odrobiłem. No i dobrze. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No nie, no patrz. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ter Stegen odbija. Tego Messiego gramy. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Wiem, że jest Garincha jeszcze, ale Griezmann, kurde, się nie gra tak źle. Ruszył z piłką do przodu. Ederson Santana Morales. Ronaldo szybszy w te półtorej bańki. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Felipe Anderson. Albo nawet Bina 8. Proste do Davida Silvy. Źle to zrobiło... Tak, gol! Trafił! O kurwa, tylko to ja się nie spodziewam. Tego Carlosa do przodu stoi bez zmian. Trzeba gonić wynik. Szansa, może coś z tego będzie. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Niezła okazja do kontry. Kto ma najwięcej bramek? Ronaldo. To może zapisywałem później. Świetnie, brama dla bramkarza. Wyszli dobrze z kontrą, ale zabrakło. Patrzę jeszcze po tych kartach, ale... Widzę nic. Krótko do kolegi. Zobaczmy, co zrobi. Wychodzą do kontrataku. Messi. No to. Ma sporo możliwości. Jego Carlosa bym nawet. O ja pierdolę, golowin. Co zmienić? No tak, strzał daleko od bramki, ale całą drużynę trzeba pochwalić za wypracowanie tej akcji. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu, strata.
pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut. To może być wyrównanie. Jeszcze to mnie zastanawia. Jednak nie ma. No. Faktycznie mógł zaskoczyć tym uderzeniem. Dużo mu nie zabrakło. Wyrównanie było w zasięgu ręki. Kylian Mbappé i Griezmann zła. No, dobrze przeczytał to obrońca. Też nie wiem, czy 1 100 000 to mi nie wystarczy. Dawid Silva. Ruszymy teraz groźnie do kontry. Wciąż się przesuwają do przodu. Zobaczymy, co teraz... Czyż zabij się granackiem? Nie tak źle, ale nie wiem, czy Di Mario mi się nie grał lepiej. Dobrze, tempo, będzie szansa. Dobre to prostopadne podanie. Lipa de Jong na 8. Ja pierdolę. Aja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 j
Sorry, Kylian, ale... Co teraz zrobi? Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? No, w końcu. I wyrównanie! Teraz widowisko! I a co stał jeszcze? Nie wiem, właśnie dlatego chcę zobaczyć. Nie w tym momencie jeszcze ci patrzę. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Teraz możemy raz jeszcze przyjrzeć się, jak wyglądała ta sytuacja i samo wykończenie. Bramkarz miał niewiele do powiedzenia, bo siła strzału była imponująca. Prawdziwe kopyto nie ma. Ty, stówę zarobiłem. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Nawet go tak wystawmy, żeby poszedł szybciej. Trzeba to dobrze rozegrać. Świetnie zablokowane uderzenie. Kylian Mbappé. Gołowin. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Mbajemian. Świetnie blokuje obrońca. Kurwa, ale mnie zepchnął Felisco. 194. Nawet tak można wystawić. Ostatecznie na aut wybita ta piłka głową. Lionel Messi. Kylian Mbappé. Jumper nie wysłałeś. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Może teraz pociągnąć. Kurde, tutaj Di Maria jest, Antka z ławki. Czy będzie prowadzenie? Handluj z Patrykiem. Ja pierdolę, serio. No, popatrzmy teraz, jak fenomenalnie uwolnił się. Czyli to może by wystarczyło na Carlosa w tej sytuacji bramkarz i na Marię. Wada jednego, to nie jest ta przewaga. Teraz na skrzydłniku ty Messi. Lionel Messi. No to taki właśnie jak wysyłasz, to podobnie. Wycofują piłkę, dobre podanie. Mbappé! Niecelny strzał. Widać, nie, za Sandro nie chce nikogo znać, na pewno. Zmusili go do popełnienia błędu. Podręcznikowe zagranie. Fred, a Jose Perez? No, ta opcja mi się podoba. Bo mam całą trójkę z przodu 5-5. Dobrze próbował, ale strafił. Jeszcze dobre jest tylko pytanie, czy... Czy Di Maria, czy ten? Tak jest, Niang! Brawo! Czy Di Maria, czy Bala? Się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. A wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. Niang. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. No wiem, że Di Maria 5-5, ale na przykład wykończenie... Nie ma takiej dużej różnicy. Felipe Anderson. Bujol wyłuskał mu piłkę. Dobrze byłoby zobaczyć coś nowego, no ale to też
nie ma na siłę upychać. Masz coś nowego w postaci Douglasa. Do środkowej strefy. No i piłka posiada. Zamiast Depaya to ja bym wolał już Promesa. No, jak na razie trudno wskazać lepszy zespół. Mam pomysł na składzik. Ciekawe, czy to wypaliło. Tego to już nie połączy. Nie ma szans. Będzie okazja do kontry. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Promesa tutaj nie wcisnę. To był ważny odbiór. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. Młoda się wypała. Strata od razu po wrzucie z autu. No, przydałoby się dośrodkowanie. Piękne, prostopadłe podanie od Dawida Silwy. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale jednak nie. A Jose Perez? Fred? Mbappé? Nie no, kuźwa. Choćby. Pierwszą połowę zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Pokazał się z bardzo dobrej strony. Chciałem tu sprzed pola karnego. Kurwo. Dobra, chuj. Robię zmianę. Dawid Silva drybluje. Dobra. Trzeba to dobrze rozegrać. Jest szansa na kontratak. Podłącz. Czyli mogę wydać 600 tysięcy. Ale z bliski strzelia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Ups. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Będzie okazja do kontrataku. Zobaczmy, jacy są RW. Źle wyprowadzony ten kontratak kończy się niestety stratą. 1 200 000. A tam za drogi. Karincia. No już blisko polega. To był faul, ej sędzia! Ja nie wierzę. Ajajajajaj. Najmocniejszy, ale niezmiernie groźny. Nikt nie będzie miał pretensji, że w tej sytuacji zdecydował się na uderzenie. Szkoda tylko, że nie skierował piłki w światło bramki. Za daleko z przodu wraca po piłkę. Sancho, Kylian Mbappé. Neymar w polu karnym. Pospieszył się z wejściem. Szkoda. Sancho nie połączy z nim. No nie ma szans. Jest spalony. Do mojego składu to gdzie tu Sancho? Więc on odpada. Pujol. Best. João Cancelo. 4 na 4. Ma sporo możliwości.
Dobrze antycypował. Ale błąd, o błąd, 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 błąd. Dobrze, jaki fart. Zupełnie nieudaną drużynę zabrakło silnych sił. Szkoda, bo ta sytuacja zapowiadała się całkiem ciekawie. Oni grają w dwójkę. Czy w trójkę. Już, już, już prawie była, ale spełzło na nic. Nie no, tego Dembele bym odrzucił. Neymar. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Świetne podanie za plecy rywali. Mbappé! Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Tego Dembele bym odrzucił. Wybija nadal groźnie. Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Ależ spotkanie, Darku. No wspaniale się ogląda taką ładną, płynną, ofensywną grę z obu stron. Kurwa, to w ilu oni grają? Kurwa, bo bez niego ta obrona to się tak rozpierdziela, że myślałem, że Rio da radę, ale tak już czasem brakuje czegoś. Pamiętajcie, że to musi być ktoś na boku. W dwójkę grają. Teraz zmienia postać rzecz. Czemu ja wcześniej o tym nie zauważyłem? Rozciągnięcie gry na skrzydło. Wyjdzie. Będzie teraz wyrzut z dołu. Kylian Mbappé. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. I będziemy mieli po raz kolejny... Czy on tam Shadow miał, czy mi się wydaje? Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne. Ma teraz trochę miejsca. Tak jest! Lewandowski! Robert zapewnia drużynie prowadzenie w ostatnich minutach spotkania. Potwierdza, że jest w wyśmienitej formie. Zamyka usta krytykom. Chyba tylko jakiś kataklizm odbierze im zwycięstwo w tym spotkaniu. 570 tysięcy. Lepszego momentu tutaj chyba nie można sobie wybrać. Prowadzą, kiedy zaledwie chwilę dzielą nas od końcowego bliska. Oby tylko dotrwali do końca. Przeciwnik na pewno będzie dwoił się i troił, żeby doprowadzić do wyrównania. No, będzie się działo. Jest 3-2. Dawid Silva ciągle przy piłce. Piękne, prostopadłe podanie od Tadzia Silva. Ale z końcówka tego spotkania kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Kinatek wiesz, to potrzebuje brawo, jednego grajka tutaj. Brawo, broni tę trudną piłkę. I nie wiem kogo. Świetnie teraz na wolne pole. Jest przy piłce, będzie groźnie. No, nie dał się bramka Rodrigo na świetne wyczucie. Brawa za tę akcję, to było ofiarne, odważne wejście. Dawid Silva. Mbappé. Może się nie rozwinąć. Nie wierzę. 90. Jeszcze jest prawonożny. De Jonga nie mogę sprzedać. Ja już wolę mieć lewonożnego, jak mam jedną nogę mieć lepszą. Ten ma 5-4. Myślę, że Garincha nie będzie aż tak dobry jak na przykład do końca spotkania na Di Maria. Niewiele czasu. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Szkoda, mieli okazję do zdobycia bramki. Rems. O Jezus. Koniec meczu, nie zmieni się rezultat. Kończy się to wszystko. Ciekawe, czy mnie zaliczyło tym Niangiem. Coś czyli... No tylko nie wiem, którego Di Marię brać. Jak myślicie? Urodzinowy ma 5-5.
ma dużych różnic z tego co widzę.